Odwiedzamy Ostrowiec, niedużą miejscowość koło Myśli Boża w województwie zachodniopomorskim. Okolica sprzyja wypoczynkowi. To tereny zielone, zadrzewione, a nieopodal znajduje się rezerwat przyrody. Troska o naturalne środowisko była jedną z przyczyn, dla których pan Łukasz i pani Magdalena zdecydowali się na zainstalowanie w zamieszkanym przez nich budynku ekologicznych, odnawialnych źródeł energii. Budynek powstał w 2015 roku. Jego powierzchnia wynosi 140 m kwadratowych. W tej chwili jest ogrzewany powietrzną pompą ciepła Panasonic o mocy 7 kW. Wcześniej był tutaj zamontowany kocioł pelletowy o mocy 11 kW. Ze względu na montaż instalacji fotowoltaicznej postanowiliśmy zmienić źródło ogrzewania na powietrzną pompę ciepła. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni. Oprócz dbałości o środowisko naturalne, ważnym czynnikiem, który skłonił inwestora, a jednocześnie instalatora pomp ciepła Panasonic do zmiany sposobu ogrzewania, były kwestie związane z komfortem oraz chęć uniezależnienia się od fluktuacji na rynku cen paliw stałych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dom zasilany jest prądem z instalacji fotowoltaicznej. Pompa ciepła została zainstalowana ze względu na ciągle rosnące ceny paliw stałych, w tym pelletu. Dzięki możliwości montażu samemu instalacji fotowoltaicznej w pełni jesteśmy zwolnieni z kosztów obsługi urządzenia. Zainstalowana tu pompa ciepła marki Panasonic Aquarea All-in-One to model w wersji kompaktowej z dodatkowym filtrem magnetycznym o znacznie mniejszych gabarytach niż wersje standardowe. Zajrzyjmy do maszynowni, aby na własne oczy przekonać się, jakimi zaletami dysponuje to urządzenie. Znajdujemy się w budynku, gdzie instalator na własne potrzeby zainstalował pompę High Performance 7 kW w wersji kompaktowej. Wersja kompaktowa charakteryzuje się tym, że ma unowocześniony filtr z wkładem magnetycznym oraz ma nieco bardziej kompaktowy wymiar. W urządzeniu All-in-One Compact wszystkie przyłącza znajdują się na górze. Tym różni się urządzenie kompaktowe od urządzenia standardowego, co ułatwia jeszcze bardziej montaż i zdecydowanie go przyspieszy. Pan Łukasz i pani Magdalena, którzy prowadzą rodzinną firmę zajmującą się montażem klimatyzacji, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, oprócz tego, że sami zainstalowali u siebie pompę ciepła i dziś ją użytkują, pomagają też innym w zdobyciu niezbędnych środków na montaż energooszczędnych urządzeń. Firma Vermatech pomaga przy uzyskaniu dotacji w ramach programu Czyste Powietrze, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza. Aby wziąć udział w tym programie, należy zutylizować dotychczasowe nieekologiczne źródło ciepła. Najczęściej są to kotły na paliwo stałe, na ekologiczne, na pompę ciepła. Jak podkreśla pani Magdalena, aby uzyskać dofinansowanie, trzeba spełnić określone kryteria. Jak się okazuje, urządzenia marki Panasonic świetnie wpisują się w wymogi określające możliwości i zakres wsparcia, na jakie może liczyć inwestor. Warunkiem uzyskania tych środków jest zamontowanie pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++. Takie urządzenia montuje firma Vermatech wraz z firmą Panasonic. Drugi poziom rozszerzony. Tutaj liczy się miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Pompa ciepła musi również posiadać klasę efektywności A++. Tak jak wspominałam, montujemy taką pompę wraz z firmą Panasonic. Dobór urządzenia, czy to pompy ciepła, czy fotowoltaiki, to jeden z elementów, które w procesie wnioskowania o dofinansowanie firma Vermatech, partner marki Panasonic, musi wziąć pod uwagę, ale nie jedyny. Problemy, z jakimi doradcy muszą się mierzyć, nierzadko są dużo bardziej prozaiczne. Trzeba zrozumieć potrzeby przyszłego inwestora i wesprzeć fachową poradą. W naszej codziennej pracy wspomagamy się materiałami, które udostępnia nam firma Panasonic. Jest to seria poradników, ulga termomodernizacyjna, czyste powietrze, niska emisja. Proces inwestycyjny należy zawsze starannie zaplanować. Przykład pana Łukasza i pani Magdaleny pokazuje, że prawidłowe przygotowanie instalacji daje sporo satysfakcji w fazie jej eksploatacji.
Ciepło w chłodne dni, chłód w dni gorące. A do tego ciepła woda użytkowa czy zastosowanie rozwiązań zapobiegających zamarzaniu wody w instalacji zapewniają ogromny komfort. Nie bez znaczenia jest również sposób pracy urządzenia. Jest ono po prostu ciche i nie ingeruje w codzienną aktywność rodziny. Pompę ciepła zainstalowaliśmy dla własnej wygody. Dzięki instalacji pompy ciepła zyskaliśmy więcej przestrzeni w budynku. Pozbyliśmy się wszelkiego rodzaju pyłów oraz nieczystości z paliw stałych. Pompa ciepła Panasonic Aquarea All-in-One w wersji Compact to idealne rozwiązanie dla rodzin lubiących komfort, a przy tym ceniących jakość. Możliwość skorzystania ze wsparcia na każdym etapie inwestycji, a takie oferuje rodzinna firma Vermatech, to dodatkowa zachęta dla inwestora. A widok zadowolonej Hani świadczy o tym, że Panasonic to solidna marka. Marka, która nie zakłóca wesołej zabawy i pasuje nawet do dziecięcego rowerka.